Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. I dzisiaj skończymy sobie prolog. To będzie chyba dosyć krótki odcinek. Chociaż zależy, ile będę stąd uciekał. Cholerne pochodnie mogą mnie zobaczyć. Tak, trzeba gasić światła. Czekaj, jak było skradanie? No w sumie tak chuj się skrada cały czas. Chuja zobaczył. Zdychaj, dziwadło! No i śpiech dalej. Nieźle godziną napierdala. Dobra, zaraz, bo zaraz się tu zgubię. Gdzie tu? Skąd ja szedłem w ogóle? Szedłem stamtąd, tak? Coś tu mają. Oreny. W sumie oreny się przydadzą. Okej, okay, idziemy dalej. Skradamy się. No i pięknie. Kurwa, ile fatali mi się robi. Dobra. Świeża. Dobra. Albo kura, albo wybijamka. Gady! Świeżak na prostej! No co jest? Dziara pierwsza klasa. Miałem dać się zamknąć i zamknęli mnie, więc o co chodzi? Wytłumacz Głąbowi, bo ja nie mogę! Dobra, po kolei. Po pierwsze, tatuaż z planem lochu nie powinien otaczać przebitego serca z napisem matka. No co, wypiłem ociupinę. Po drugie... Coś tu jest? Coś tu było? Chyba. Nie, światło tylko mogę zgasić. Tu zgasimy. Tatuaż nie powinien znajdować się taki między nimi. Wypuść mnie, proszę! Błagam! Wypuść mnie! Jak mnie nie wypuścisz, zacznę się drzeć i ściągnę ci na łeb pół garnizonu! Spokojnie, Arian. Co tu robisz? A jak myślisz? Za co cię zamknęli? Zabiłem Foltesta. Podobno. Szkoda. Miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltest nie uczynił jej krzywdy? Foltest kazał niebieskim pasom strzec jej jak oka w głowie. Skurwiel. Powinien ją chronić ktoś szlachetnie urodzony. Baronet co najmniej. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz. Najpierw musimy się przedostać do składu Oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Poczekam tu. Wróć, jak oczyścisz przejście. Dobra. A tutaj nie był taki fajny koleś? Pierdol się pojebie, chuj ci wlić! Matko jebza, księdo żon zajebiec! Słyszysz, ryci w rozkurje! Tak, to tu. Dobra, my musimy iść tam chyba. Dobra, gasim światło. Chodzimy po ciemaku. Kurwa, niczym fif. To w ogóle mnie nie widzi?
Co, krywkę miałem zajebistą. A ten skąd się tu wziął? O, jeszcze z tyłu! Ile? O, dobra. Krytyk wszedł. Jeszcze jeden. Kurwa, w sumie można ich podpalić, skurwieli. Co się będę rozdrabniał, kurwa. Idziemy dalej. O, tam jeszcze światło. Światło biegnie tu gaś. No i tak mnie chyba zobaczył, nie? Kurwa, ja tą pałą napierdalam lepiej niż mieczem. Nic ciekawego nie było. W sumie ja się nie lubię skradać. Drzwi zamknięte, nie wiem co tam jest. Gdzieś do składu oliwy. No i mamy oczyszczone. Jeszcze jacyś mi się tutaj. To jak oczyszczone, jak jeszcze przyszli. Dobra. Można wracać. No, jednak się nie zgubiłem. No, wstawaj mnie tu. Pomóż mi wstać. Teraz schodami na górę. Tędy. No wiem, bo tam byłem, nie? Fajne przejście. Drugie drzwi na lewo to skład oliwy. Jakbyś mi wcześniej powiedział, to samym sobie je otworzył. Chodź ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Żegnaj, Wiedźminie. No okej. Nie, on to podpala, to zaraz się rozpierdoli. No, mówiłem. Co tu jest? Wreszcie jakiś porządny miecz. Wziąłem go? W ogóle? W ogóle? To jest w ogóle srebrny, stalowy, stalowy chyba, nie? No. Do normalnego nie można wsadzić. Dobra. No to w sumie chyba wszystko mamy, można iść. Tris? Czeka na mnie. Jakie ma popierdolone plecy, ja. Poharatane troszeczkę. Geralt, tutaj! Ale życia mi zostało. Że zaraz zdechnę. Haha, nie można zapisać. A nie, bo to już nasi chyba. Kufer. Nie chcę medytować. Dobra, kochani, słuchajcie. To już jest koniec prologu. I od następnego odcinka... Czyli we wtorek, tak, we wtorek zaczniemy sobie akt pierwszy, tak więc trzymajcie się. Cześć. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do kajdana, nie czapkę niewidkę. Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd.
Dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Roż o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorvetha widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorvetha. Gotowi? Ruszajmy. Triss. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić burtę! Cuma klar, kapitanie! Zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temerii. Gdy został pokonany, Honor ugiął kark Ariana, by ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak oddychającymi, jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy.